Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy już po pierwszej kolejce Championship tego sezonu, także przyszła pora na podsumowanie pokolejkowe, czyli drugi w tym sezonie odcinek 6 Ligi Europy, ale pierwszy taki pełnoprawny, bo ten poprzedni jak doskonale wiecie z naszymi przewidywaniami, z naszymi zapowiedziami. No i teraz co dwa tygodnie będziemy sobie weryfikować, czy nasze, czy nasze zapowiedzi mają jakikolwiek sens i, i czy nasze przewidywania się sprawdziły, a będziemy to robić oczywiście z Maćkiem Łaszkiewiczem. Cześć, witam. No po pierwsze po pierwszej kolejce Macie raczej nie jest w specjalnie dobrym humorze, ale o tym powiemy sobie za chwilę, bo myślę, że po tym naszym poprzednim odcinku właśnie z tą zapowiedzią na samym starcie wypada sprostować sytuację w Derby County, bo Derby Derbycanty udało się podpisać kilku piłkarzy, m.in. Rayvela Morisona czy Kartisa Davisa, więc jest tam w końcu kim grać. Wayne Rooney cały czas pracuje nad podpisaniem tych innych zawodników, którzy gdzieś tam trenowali razem z klubem, a także nad wypożyczeniem kilku kolejnych piłkarzy. No ale co najważniejsze dla Derby County to derby zaczęło ten sezon od małego punkciku. Tak, chociaż był to co prawda tylko punkcik z Hadersfield u siebie, czyli jednak z drużną, która też jest typowana do, do spadku, przez nas również była wskazywana jako taka ekipa, która może mieć problemy z utrzymaniem w tym sezonie. Mm. Natomiast derby. Przede wszystkim udało mi się skompletować kadrę, natomiast ten środek obrony, czyli Curtis Davis i Richard Stearman to zawodnicy 36 i 33 letni, a więc myślę, że jedno z najstarszych, jeden z najstarszych duetów defensywnych w ogóle w Championship, jeżeli nie w jakiejś tam historii, chociaż to może akurat tutaj teraz przesadzam. No ale tak naprawdę derby tutaj zrobiła klasyczny, swój klasyczny mecz, czyli strzeliło gola i dalej nie wiedziało co zrobić z meczem, w tym przypadku akurat go zremisowało, natomiast w większości przypadków w zeszłym sezonie go przegrywało. No, Richard Stirman, 19 sierpnia kończy dokładnie 34 lata, więc wtedy będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że środek obrony Derby Canty z tego spotkania miał, ma 70 lat. No, nie wyobrażam sobie biednego Kartisa Davisa po 46 meczach tego sezonu, a jeżeli Derby Canty nie dokona jakichś radykalnych wzmocnień, to gdzieś tam wróży mu się perspektywę gry od deski do deski wszystkich spotkań. No, myślę, że on nie będzie specjalnie narzekał, aczkolwiek na koniec może już wyglądać naprawdę na mocno wyeksploatowanego. Ale dosyć już o derby, bo w ostatnich odcinkach mówiliśmy o, nim, o nich naprawdę wiele. Cały czas trzymamy kciuki cały czas czekamy na rozwój tej sytuacji. A przejdziemy sobie do, myślę, tematu najciekawszego dla Maćka Łaszkiewicza bowiem Swansea City w nowej odsłonie, z nowym trenerem, gdzieś tam nawiązująca do tej Swansea Lony, ale dosłownie nie wyszło w tym meczu nic. No to nie jest dla mnie ciekawy temat. Znaczy, może jest ciekawy, ale nie jest na pewno temat przyjemny, ponieważ Swansea pierwszy mecz przegrywa i to bardzo boleśnie z Blackdon Rovers. Może wynik na to nie wskazuje, bo tylko 2 do 1 dla Rovers, ale jeżeli spojrzymy sobie w statystyki, to Swansea tak naprawdę przeważała w tym meczu tylko pod względem jednej statystyki. Jest to statystyka posiadania piłki, czyli coś, co razem Martin chce, Wszczepić w tę drużynę, no ale dotychczas miał tylko kilka, kilka, kilka dni, tak naprawdę, na to, żeby z, z tą ekipą coś przećwiczyć, coś przetrenować i wyjść na Blackburn, który jednak jest taką drużyną, która powinna się rozwinąć powinna zrobić krok do przodu. I ten mecz, jakby, jest tego jak największym potwierdzeniem. Sądzi naprawdę ogromna. Yy... Dużo błędów w defensywie ogromna niepewność z ich strony, ponieważ obrońcy bardzo często tracili piłki. Aż 14 razy Rowes przechwytywało futbolówkę na połowie Słonzy. Dodatkowo Steven Benda, czyli bramkarz Słonzy, swoją drogą Freddy Woodman odszedł, powrócił z wypożyczenia do Daniuka. A Słonzy oczywiście nie sprowadziła żadnego bramkarza na jego miejsce, więc będzie grać się Bendą, który ostatnio był kontuzjowany. Wcześniej był na wypożyczeniu w czwartoligowym Swindon Town. Zobaczymy, jak ten bramkarz się będzie spisywał. W tym meczu spisał się dobrze. Do pewnego, oczywiście, mamy momentu, bo jego dosyć niepewna gra nogami spowodowała, że stracił piłkę, sfaulował, był rzut karny. Wówczas Blackburn prowadziła 2-0 i ten mecz był już praktycznie rozstrzygnięty. Później Swansea jednak wróciła jeszcze do gry, ale koniec końców Blackburn miał tak naprawdę tyle sytuacji, że mogłoby go wygrać spokojnie 4 czy nawet 5-1. Gdyby na boisku był Adam Armstrong, nie mam żadnych wątpliwości ze strzeli, bo w tym meczu Hat-Tricka Rower skończyła ten mecz z Expected Goals na poziomie 4-0. No i Tony Mowbray, czy czyli menedżer Blackben też podkreślał to w, w, w pomyczowym po wywiadzie, że, że jego drużyna zagrała naprawdę świetne spotkanie, dobrze presowała i powinna strzelić po prostu więcej bramek. Jeżeli tylko Sam Gallagher, Ben Brereton i przede wszystkim Tyrese Dolan będą skuteczniejsi, to myślę, że Blackben może mieć znowu fantastyczny atak, nawet mimo tego, że Adam Armstrong właśnie wylądował w Southampton coś, o czym mówiliśmy ostatnio, że, że może ten klub opuścić i rzeczywiście będą musieli sobie radzić bez niego, ale jeżeli poprawią skuteczność, to jak najbardziej mogą dać sobie radę. No właśnie, Armstrong w Southampton, to gdzieś tam jak nagrywamy wiadomość z ostatniej chwili, bardzo dobry transfer świętych, o którym pewnie też w jakimś, w jakimś odcinku porozmawiamy sobie szerzej, już w podcastach poświęconych Premier League, bo to będzie naprawdę ciekawa, ciekawa persona dla, dla tej ligi, ale wracając do samego spotkania, to oczywiście Russell Martin potrzebuje czasu, o tym też mówiliśmy w tych naszych zapowiedziach, że to nie będzie projekt, który wypali od samego początku i też gdzieś tam obawialiśmy się, czy, czy w Swansea dostanie wystarczająco dużo czasu. Wiemy, jak to wyglądało w MK Dons, tam na początku też był problem z dostosowaniem się do tej jego taktyki i dopiero później zaczęło, zaczęło to wszystko grać no, do tego stopnia, że Słoncy zainteresowała się tym menedżerem, więc to jest najlepsza tutaj tego wszystkiego reklama. Aczkolwiek miałem wrażenie w tym spotkaniu, że Martin jest sam sobie winny tej porażki, bo kazał grać piłkarzom Swansea czegoś, czego oni ewidentnie jeszcze nie potrafią grać, bo zawodnicy Łabędzi czuli się po prostu fatalnie, przy fatalnie z piłką i tak jak Maciek już wspomniał, 14 razy tę futbolówkę oddawali. To nie była gra, z którą oni czuli się dobrze. Oni jeszcze chyba są przyzwyczajeni do tego futbolu Steve'a Coopera. No i naprawdę bardzo dużo pracy będzie przed nowym menedżerem i jego sztabem szkoleniowym, żeby nauczyć ich po prostu grać tą piłką. No dużo pracy przede wszystkim przed środkowymi pomocnikami, bo to, że obrońcy jakoś jeszcze zbytnio nie potrafią wyprowadzić piłki, bo jednak no, Mark Way to jest taki taki piłkarz, który by się tutaj odnalazł, ale no on już wylądował w Crystal Palace, w Swansea grał w zeszłym sezonie, więc no Ryan Bennett, czy, czy Benka Bango, to nie są raczej tacy piłkarze, którzy mogliby tutaj, no nie wiem, być jakimś Johnem Stonesem, czy, czy innym piłkarzem, który radzi sobie świetnie w wyprowadzeniu piłki. Joel Latibedier to akurat jest taki zawodnik, co do którego mam trochę większe nadzieje, z kolei on popełnił taki błąd, że, że Blackburn spokojnie po jego stracie mogłoby strzelić gola, natomiast wracając do tych środkowych pomocników, oni zdecydowanie zbyt daleko od linii Defensywy funkcjonowali, czyli Matt Grimes, Jamie Patterson i Cory Smith. Smith niestety doznał kontuzji, więc też zobaczymy, jak długo będzie pauzował. Jest naprawdę Ogromny problem z tym, żeby jakoś w pomocy byli piłkarze kreatywni, byli tacy, którzy będą w stanie współpracować z tymi obrońcami. To jest myślę, że takie tutaj kluczowy, kluczowe miejsce dla Swansea. No i też warto podkreślić, że tak jak Swansea straciła dużo piłkarzy w tym okienku transferowym, czyli no tych piłkarzy wypożyczonych, Woodman, Gway czy, czy Andre Aju, tak też straciła Konora Robertsa, który jest skontuzjowany i myślę, że jego brak też był bardzo mocno widoczny, bo Kyle Noton mimo, że jest też piłkarzem prawym obrońcą na bardzo wysokim poziomie, to jednak on no, nie spisuje się zbyt dobrze na wahadle, więc powrót Robersa, lub wypożyczenie jakiegoś piłkarza na tą prawą obronę może trochę rozruszać słońzy i mam nadzieję, że wtedy te ataki będą, będą po prostu tutaj przeprowadzane nie tylko środkiem, a ten środek źle funkcjonował, ale też bokami pomocy i bokami obrony. Dwa słowa jeszcze o Blackburn Rovers, zanim przejdziemy do następnego tematu, bo gdzieś mieliśmy, myślę, problem z umiejscowieniem ich w tej naszej potencjalnej przewidywalnej tabeli na, na ten sezon, e, bowiem no, bez Adama Armstronga to była naprawdę duża niewiadoma, bez też Harveya Eliota O tym też, też trzeba pamiętać, że przecież to jest naprawdę duże osłabienie tej drużyny. E, a tymczasem wydaje się, że życie bez tej dwójki istnieje i to istnieje naprawdę na dobrym poziomie. No, wiadomo, że Gallagher i Ben Brereton Diaz będą musieli tutaj wejść na jeszcze wyższy poziom, żeby Blackburn Rovers. Walczyło o coś w tym sezonie. Wciąż mówi się o transferze napastnika właśnie już z tych pieniędzy, które za Adam Strąga wpłyną. Mówi się tam o 15 milionach funtów, z których 40% klauzuli należy do Newcastle United. Więc myślę, że Blackburn będzie znowu ciekawą ekipą w tym sezonie i znowu bardzo dobrze będzie się oglądało ich spotkania, także oby więcej. No i zobaczymy, jak to, jak to dalej pójdzie. Mówię, że o posiadaniu piłki i tym, że to była jedyna rzecz, która są z City wyszła w całym, tym, w całym tym spotkaniu. No i jak się okazuje aż wszystkie trzy drużyny, które zaliczyły najwyższe posiadanie piłki w tej pierwszej kolejce, kolejce Championship, one nie wygrały swoich meczów. Było to Swansea, było to Fulham, który zremisował jeden do jednego z Middlesbrough. No i ostatnia drużyna ta, o której chciałem teraz wspomnieć, było to Sheffield United, które przegrało 0 do 1 z Birmingham. Sheffield dominowało praktycznie całe spotkanie, ale nie byli w stanie złamać defensywy Birmingham City. Tak jest, był to chyba najbardziej jednostronny mecz w tej kolejce, tylko że nie tyle jednostronny, ponieważ no, Birmingham wygrało to spotkanie. Natomiast 76% posiadania piłki Sheffield, najwięcej podań w tej kolejce, najwyższa też skuteczność tych podań, no była to po prostu drużyna, która przeważała, dominowała, rozgrywała piłkę po swojemu, natomiast Birmingham postawiło takie zasieki, mogliśmy się spodziewać rzeczywiście, że ta i będzie grać na no, taki futbol, futbol ciężki do, do oglądania, futbol defensywny, ale futbol nie nieskuteczny, bo w sytuacji, w której wygrywasz 1-0 oddałeś co prawda tylko dwa celne strzały ale z kolei Sheffield United też oddało tylko dwa cenne strzały, więc tak naprawdę na nic się nie zdało Ta ich, to ich posiadanie piłki, to, te, te podania, bo tak naprawdę większość takich dogodnych okazji dla Sheffield to były długie podania, więc to, że oni rozgrywali od, od obrońców, mieli dosyć spory problem po prostu z dostarczeniem tej piłki do napastników, a dobrze wiemy, że Sheffield ma znakomitych napastników jak na standardy Championship, bo w tym meczu wyszli Lis Musse i Oliver Burke, no ale przecież McBurney, Brewster, Jebison, czy nawet ma Goldrick, który w tym meczu grał w pomocy, to wszystko są napastnicy, którzy spokojnie mogą Championship no, podporządkować sobie i, i strzelić po kilka czy kilana, kilkanaście bramek. Więc tutaj Sheffield naprawdę ma ogromne zasoby do tego, żeby jednak w tym sezonie zabłyszczeć. Natomiast Birmingham po prostu i w tym meczu zgasiło. I, I myślę, że to jest spory kunszt Liboyera, który może nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć w tym sezonie i nad którym myślę, że możemy spokojnie na razie jakoś tutaj no po prostu go docenić. Tyle, tyle mam do powiedzenia na ten temat. Z kolei Lukas Jutkiewicz znów liderem Birmingham i znowu jednak ta drużyna polega na nim w ofensywie. Myślę, że myślę że to wystarczy na ten sezon, ale czy wystarczy do, do, do walki o awans? Krzysztof, jak myślisz, jak Ci się podobało w ogóle Birmingham? No, ja typowałem w naszych przewidywaniach Birmingham do playoffów i dalej gdzieś tam podtrzymuję tę tezę bo to jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Oni defense wyglądali świetnie. Wiemy, że ta defensywa w Championship ma szczególne znaczenie. 16 strzałów oddali piłkarze Sheffield United, aż 5 z nich zostało zablokowanych przez obrońców Birmingham. Tam naprawdę był taki mur, no mur dosłownie nie do przebicia i nic dziwnego, że tego muru się nie udało przebić. Mówiliśmy też o tym, że Birmingham zbroi się wypożyczeniami. Tutaj w tym spotkaniu akurat taki ciąg wypożyczony z Manchester United zagrał naprawdę kapitalne spotkanie. I jeżeli ten chłopak będzie tak grał w każdym spotkaniu, to będzie na pewno siłą drużyny Liboyera. No i co? No i ja zdecydowanie wierzę, że to będzie ta drużyna, która gdzieś tam w walkę o, tej play w walkę o te play-offy się załapie. Odbijając jeszcze od Birmingham i wracając na momencie do Sheffield, to mówiliśmy o tym, że nie strzeli bramki, a potencjał ofensywny mają ogromny. To Slawisza Jokanowicz posadził w sobotę na owce rezerwowych napastników, którzy w sumie w historii swoich występów w Championship strzelili aż 155 bramek, bo to jest 114 goli Billiego-Sharpa, 31 Oliego-McBerniego, no i 10 Ryana Brewstera, więc to jest naprawdę Ogromny, ogromny kapitał i myślę, że Sheffield na spokojnie jeszcze strzela troszeczkę bramek, no tylko Jokanowicz musi, musi gdzieś tam wstrząsnąć tą drużyną, bo widać, że oni są jeszcze wypaleni po tym spadku z Premier League, i po tym, że przez w zasadzie pół sezonu, w, pół zeszłego sezonu, te drugie pół zeszłego sezonu grali o nic. No, ciekawe, czy uda, się, czy uda się nimi wstrząsnąć, no bo potencjał kadrowy mają zdecydowanie jeden z najlepszych w lidze. Bardzo ważne jeszcze jest to, jak Sheffield będzie wyglądać w tym sezonie, to bardzo ważne jest jeszcze to, czy czy Sanderberg zostanie w tej drużynie, bo to był naprawdę bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Widać wysoką jakość tego piłkarza, jednak no, powinien grać gdzieś na wyższym poziomie. Natomiast jego przyszłość jeszcze nie jest do końca znana, i myślę, że jest utrata takiego środkowego pomocnika. Oczywiście nasz Sheffield może się odbić, natomiast jakoś może nie mocno natomiast po prostu to będzie ogromna wartość dodana, jeżeli uda się go zatrzymać w klubie, bo myślę, że to jest jeden z lepszych środkowych pomocników w ogóle w całej lidze. Pierwsza kolejka za nami. Sheffield przegrało w średnim stylu. Fulham zremisowało z Middlesbrough, grało lepiej niż Middlesbrough, ale wiadomo, jak się gra z drużyną Nila Warnoka. jak nie strzela się na 2-0, to nie wygrywa się spotkań, a jeszcze na dobrą sprawę Boro mogło wygrać w końcówce ten mecz, bo tam bodajże Tavernier miał piłkę meczową na nodze. No i West Brom zremisował. 2, 2, 2 do dwóch z barnów. Ja wiem, że to jest tylko pierwsza kolejka i że to jest jeszcze dużo czasu, ale myślisz nadal, że Beniaminko, że Spadkowicze są faworytami do awansu? Tak, myślę, że myślę, że póki co pokazali się naprawdę z dobrej strony, mimo że łącznie zdobyli dwa punkty. Bo West Brom zremisował z Bormów 2 do dwóch i myślę, że to był taki mecz właśnie dwóch faworytów do awansu. Po prostu widziałem dwie drużyny, które są gotowe na to, żeby walczyć o awans do samego końca. I wydaje mi się właśnie, że Brom zrobił na mnie największe wrażenie, bo jednak i Ismael wszedł do tego zespołu, wprowadził ten swój styl taktyczny, który znamy z Bansley, no i ma po prostu do dyspozycji o wiele lepszych piłkarzy, niż miał w Bansley, więc to już jakby każe nam sugerować, że ten to top 6 to jest minimum, jakby to wydaje mi się, że z marszu, natomiast bezpośredni awans to jest ich cel na ten sezon i jak najbardziej są w stanie to zrobić, bo przede wszystkim bardzo dobry mecz wahadłowych, czyli Daniela Furlonga i Konora Tausenda, bardzo udany powrót Grady'ego Diangany do Championship, no i wisię na torcie, czyli Kyle Robison z papierami naprawdę na gwiazdę tego sezonu, jego gol na 2-2, to była przepiękna drużynowa akcja, więc tak, West Brom myślę, że najbardziej mi tutaj zaimponował, Nie, natomiast Fulham i Sheffield United to wciąż też są faworyci do tego, żeby awansować. Trochę dlatego też właśnie o to zapytałem, bo West Brom wyglądał naprawdę dobrze i ja byłem pod wielkim wrażeniem, że tak szybko ten styl gry w na Ismaela został gdzieś tam wprowadzony. Czytałem z nim wywiad, bodajże dla The Telegraph, w którym on mówił, że jego głównym celem tak na ten sezon jest sprawić, że wszystkie drużyny, które będą z nimi grały nie będą chciały z nimi grać i będą wiedziały, że to będzie najtrudniejsze spotkanie w tym sezonie. I powiedział tak nawet taką, taką kwestię, że posiadaniem piłki mecze mogą wygrywać naprawdę nieliczne drużyny na świecie, a pozostałe muszą wygrywać intensywnością i tym się będzie cechował jego West Brom. Ja to kupuję i naprawdę jestem, jestem gdzieś tam bardzo zainteresowany tym, co, co pokażą w tym sezonie. Jak wymieniałeś gwiazdy tego spotkania w drużynie West Bromu, to troszeczkę zdziwiłem się, że nie, że nie wymieniłeś Aleksa Małata, bo naprawdę dobre wejście w nową drużynę zaliczył i myślę, że to też będzie kluczowa, kluczowa postać bez Bromów w tym sezonie. No a Bornów? No a Bornów trochę jednak w tym meczu zawiodło, mimo, że wyciąga remis, to jednak Scott Parker ma bardzo dużo do, do poprawy. Trochę wydaje mi się, że Bornów może być problemy kadrowe w tym, w tym roku, bo jednak Parker wyszedł trzema młodymi piłkarzami, czyli Jordanem Zemurą, Gavinem Kilkennym i Jordanem Antonym, czyli to są. Piłkarzy, których wcześniej zbyt często w Bournemouth nie widzieliśmy, no a jednak problemy zdrowotne czy też zawieszenia zmusiły go do tego, żeby wystawić kilku młodych piłkarzy. Zmusiły go to tak naprawdę do tego, żeby wykonać jedną zmianę, bo jeżeli się spojrzało na nawkę, to tam też byli praktycznie sami nieznani piłkarze, więc trochę nie zwracają na to wcześniej uwagi, a rzeczywiście Bournemouth ma dosyć wąskie zasoby kadrowe. Ma oczywiście piłkarzy bardzo wysokiej jakości, bo Philip Billing, David Brooks, Chris Meffan, no generalnie można wymieniać tych piłkarzy, czy Dominik Solankę to są piłkarze spokojnie na, na czołówkę tabeli Championship? Natomiast to jest powiedzmy gdzieś tam 6-7 piłkarzy. Można jeszcze ewentualnie z tego 11 zrobić, jeżeli doda się tych kontuzjowanych Luisa Kuka czy, czy Bena Pearsona. Natomiast już poza tymi 11 piłkarzami to się po prostu kończy. Więc mam, jestem bardzo ciekaw, czy, czy ci młodzi piłkarze coś jeszcze tutaj drużyny wprowadzą, czy oni się rozwiną. Oczywiście Parker jest takim menedżerem, który jest w stanie jakoś tam ich prowadzić i myślę, że też zbudować piłkarsko. Swoją drogą to jest w ogóle menedżer. Bardzo małym doświadczeniu, a jakoś tak duży, duży szacunek w ogóle słyszę co do, jego, co do jego postaci, i też ja jakoś czuję po prostu, że on robił dobrą robotę w i jakby też podchodzę z dużym szacunkiem do niego. Natomiast, no, musi sobie ten dużo jakoś ułożyć, bo, bo w tym meczu oczywiście zdobyli remis, ale no, no póki co to nie jest jeszcze. To Bornów, które chciałbym po prostu widzieć w, w tym sezonie. Ja jestem w szoku, że nikt nie wyciągnął z Bornów Filipa Billinga w, w dalszym ciągu. I jakim cudem ten facet gra dalej w Championship, to jest coś, czego moja głowa nadal nie potrafi pojąć. Bo jest to zwyczajnie gość za dobry na tę ligę i spokojnie sprawdziłby się w jakiejkolwiek drużynie środka tabeli z Premier League. No a my na sam koniec podcastu zbliżamy się już powoli do końca. Aczkolwiek mamy jeszcze dwie drużyny, o których chciałbym wspomnieć. Na szczycie tabeli Championship kilka zespołów, których byśmy się tam nie spodziewali, bo i Coventry City ma trzy punkty, i Stoke City ma trzy punkty z rewelacyjnym Nikiem Powellem w składzie. No ale te dwie, które gdzieś najbardziej chyba zaskakują, no to jest Hal City i Luton Town, które tak pewnie wygrały swoje spotkania, że no to jest coś naprawdę niesamowitego. Myślę, że od Hal zaczniemy sobie, bo to jest drużyna, którą gdzieś tam jednoznacznie skazywaliśmy na pożarcie w tym sezonie. No i dodatkowo Hal miało trochę trudniejszego rywala, bo miało Preston. I... To jeszcze Preston na wyjeździe, a wygrało 4 do 1, więc naprawdę bardzo wysokie zwycięstwo. Halcer i Benie minek i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia, bo troszkę zapomniałem w ogóle, kto jest ich menedżerem a to jest Grant McCann, który przecież prowadził tę drużynę już wcześniej, gdy oni byli w Championship. Natomiast to nie został zwolniony, został w tej, w tej drużynie w League One, chociaż tam były naprawdę fatalne wyniki pod koniec tego sezonu 19-20, na przykład ten, ten rekordowa porażka z Wigan na Atletic 0-8. Natomiast tam tam harakiri po prostu popełniła swego rodzaju harakiri sprzedając Jaroda Bowena i Kamila Grosickiego, więc ich spadek był jakby trochę nieunikniony, więc jakby słusznie zostawili Makana na, na stanowisko menedżera, no a ten po prostu ułożył sobie drużynę tak jak chciał. Co prawda, znaczy, no wygrał po prostu Ligue w zeszłym sezonie, wygrał, wygrał to mając drugą najlepszą ofensywę i drugą na, najlepszą defensywę, więc jakby też pokazuje to, jak. jak potrafił zdominować tę ligę i po prostu awansować naprawdę w świetnym stylu. Jestem bardzo ciekaw, czy, czy regularnie w tej drużynie zacznie grać Matt Smith, wypożyczony z Manchesteru City w końcu reprezentant Wali, bo, bo Ryan Giggs dawał mu debiutować jeszcze bez ani jednego seniorskiego występu. Wcześniej występował w Doncaster i wyglądał tam naprawdę fajnie, natomiast w tym meczu zagrał tylko 10 minut, a błyszczeli inni. Na przykład Keane Louis Potter, który naprawdę znakomicie wszedł w Championship. Richard Smallwood, to już trochę doświadczony piłkarz, kapitan Hull też zagrał Fantastycznie też strzelił Gola, więc generalnie hal weszło w ten, w ten sezon naprawdę fantastycznie. A warto jeszcze dodać, że oni wcale nie są w jakiejś znakomitej sytuacji, bo cały czas jest na nich nałożone embargo transferowe, co jest pokłosem ich po prostu złego zarządzania jeszcze w poprzednim, jeszcze, jeszcze za poprzedniego pobytu w Championship. Natomiast polega ono po prostu na konieczności dokonywania wolnych transferów i, i bezgotówkowych wypożyczeń. E, mimo to bardzo dobrze sobie radzą, bardzo dobrze, jakby tutaj tę kadrę cały czas. Utrzymują. Jeszcze gdzieś tam są rozmowy z Tołem Huddlestonem, czyli też byłym piłkarzem Hal City, który co prawda przez ostatni rok nie grał w ogóle nigdzie. Jego ostatnim klubem było Derby County rok temu. Natomiast występował już w sparingach w Hal i jest po prostu wolnym piłkarzem. Trwają negocjacje na temat jego, na temat jego kontraktu. Wiadomo, że Hal nie może przekroczyć jakichś tam żądań płacowych, żeby też nie wpaść w kolejne problemy finansowe i nie, nie, nie jakby tutaj, nie nie wpaść znowu na cenzurowane u EFL, ale myślę, że jeżeli ten piłkarz jeszcze do, dołączy do Hall, no to myślę, że to jest taka ekipa, która gdzieś tam może na spokojnie się utrzymać, natomiast to jest dopiero jeden mecz, a Preston też w tym meczu nie wyglądało jakoś bardzo dobrze i też warto podkreślić, że ta drużyna ma dosyć słabą kadrę, no ale tak czy inaczej mieli po prostu trudniejszego rywala niż miało Luton, o czym pogadamy na pewno za chwilę. Ja jeszcze tylko tak dodam do tego Hall, że wspomniałeś o Kinie Louisie Potterze, gol plus asysta to jest naprawdę kapitalne wejście w Championship. słuchałem sobie podcastu, w którym kibic Hall, autor właśnie programu pomeczowego Hal City, opowiadał o tym zawodniku. No i rzekomo jest to jeszcze większy talent z Akademii Hal City od Jaroda Bowena, więc myślę, że tutaj możemy naprawdę zapisać, zaznaczyć sobie to nazwisko i obserwować jego progres, bo jeżeli potencjał faktycznie ma większy od Jaroda Bowena, no to może nam rosnąć naprawdę, naprawdę bardzo dobry zawodnik, na którym Hal City zarobi porządne pieniądze, bo w tym meczu pokazał, że, że jest stworzony do dużych rzeczy. No i myślę, że przyjemnie będzie się oglądało tę, tę ekipę Hull City, bo Grant McKen jest menedżerem, wygląda na to skrojonym pod, pod tę drużynę. No Dokładnie tak samo jak Nathan Jones jest skrojony pod Luton Town. Wiem, że ze Stoke City nie wyszło. Powrót do Luton Town był strzałem w dziesiątkę. No i teraz po zeszłosezonowym utrzymaniu można myśleć już o wyższych rzeczach, wyższych celach. No i być może gdzieś ten awans do, do, do Premier League jest realny. Może nie sam Awans, ale zakręcenie się wokół strefy playoffów. No, były ciekawe transfery Luton Town. Przyszedł Fred Oniedinma z Wickham Wanderers, no i zagrał, zaliczył debiut marzeń, bo strzelił bramkę i zanotował dwie asysty. Był zdecydowanie, myślę, że był to najlepszy indywidualny występ całej tej kolejki. No i Wickham i Luton wygląda na naprawdę solidnego kandydata, żeby namieszać w tym sezonie. Dokładnie tak, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Też sobie zapisałem, że Fred Oniedinma to jest MVP tej kolejki, zdecydowanie. Natomiast 3 do 0 z Peterborough, czyli z Benjaminkiem. Co prawda, Preston nie dał rady Hull City, natomiast Luton to rzeczywiście jest kandydat na to, żeby być to jakimś czarnym koniem, bo oni po prostu bardzo dobrze się rozwijają i myślę, że to jest też dla nich czas na to, żeby zrobić krok do przodu. Bardzo ciche okienko, bo jednak nie Dima to nie było jakieś, jakieś głośne nazwisko. Raczej bym nie wskazał go w ogóle w topce, jakiejkolwiek topce transferów tego sezonu. Podobnie z Alanem Campbellem czy, czy Amarim Belem, którzy też do Włączyli do, do Luton Town, a wszyscy wszyscy trzej weszli w, w tym meczu w pierwszym składzie i zagrali naprawdę bardzo dobre zawody. Do tego jeszcze jest to też Henry Ransbury, czyli doświadczony już piłkarz, środkowy pomocnik, też jest w stanie coś tej drużynie dać. No wiemy, że też w, w Luton są po prostu reprezentanci krajów, na przykład Simon Schluga, czyli Chorwat. No i w tym meczu bramka na przykład Eliaha, Eliaha Adebayo, czyli takiego piłkarza, który bardzo dobrze wszedł w, w, do tego klubu w w styczniu tego roku przyszedł, z, zdaje się, z Walsall. No i naprawdę miał bardzo dobre wejście, strzelił kilka bramek. W tym sezonie myślę, że powinien być takim piłkarzem, dzięki któremu Luton rzeczywiście zakręci się gdzieś tam w okolicy playoffów. Ma naprawdę trudne zadanie, bo też odszedł James Collins do Cardiff, więc jest takim generalnie jedynym napastnikiem, takim myślę, że od którego będzie bardzo dużo zależeć z przodu. Natomiast ta bramka w pierwszej kolejce pokazuje, że on jest po prostu na to gotowy, że, że on jest w stanie udźwignąć, że będzie dostawał piłkę. Właśnie od Niedinny, który, który zaliczył w tym meczu dwie asysty. No i Luton naprawdę wyszło, wyszło na ten mecz bardzo dobrze przygotowane, zmotywowane. Miał drugie najwyższe expectat tym, cost w tym meczu. A jeszcze też warto, znaczy w tej kolejce, ze wszystkich drużyn, ze, ze wszystkich meczów. A warto jeszcze dodać jedną taką informację, że oni zagrali ten mecz bez Toma Lokiera, czyli myślę, że jednak podstawowego obrońcy, bo tam Karl Naismith i, i Gabriel Osho grali, grali na środku obrony. Czyli jednak wydaje mi się, że Lokier któregoś z nich wygryzie, raczej Gabriela. I jest w stanie tutaj dodać jeszcze trochę jakości tej drużyny. Natomiast Peterborough na razie nie pokazało nic. Oprócz tego, że no pobili chyba jakiś rekord kartek, jeżeli chodzi o, o debut w Championship. Natomiast to jest też ekipa, która myślę, że tutaj na razie nie ma co wyrokować. Po prostu bardzo ciężko. Bardzo trudne wejście do, do, do tej ligi, bo jednak ekipa, która, która nie ma do tej obeznanego Championship, której nie było w ostatnich latach w Championship, ale myślę, że oni spokojnie jeszcze mogą tutaj odnaleźć się w tych realiach. No i Johnson Clark Harris, czyli ich napastnik, sprawi jeszcze na pewno rywalom sporo problemów. Myślę, że też ich dużym takim atutem, można tak to chyba nazwać, jest Darren Ferguson mimo wszystko, bo to jednak nazwisko mówi samo za siebie, oczywiście do, do ojca daleko, aczkolwiek no, pewnie gdzieś tam. Gdzieś tam tam wie, co zrobić, żeby uratować drużynę w ciężkiej sytuacji. No, kadrowo nie wyglądają rewelacyjnie, ale też jak najbardziej nie można ich skreślać w tej chwili, a wracając jeszcze do lutą, to jeżeli Adebayo będzie dostawał takie piłki od on jedyny, to ja jestem spokojny ich dorobek bramkowy w tym sezonie. No i nie wiem jak ty, ale ja kibicuję bardzo mocno, bo Nathan Jones to jest fajny facet i ten cały projekt wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Myślę, że będziemy zmierzać powoli do końca. Wiemy, że nie poruszyliśmy wszystkich spotkań, aczkolwiek gdybyśmy mieli tak zrobić, to podcast trwałby ponad godzinę, a gdzieś tam też nie taki był, nie taki był zamysł. Na pewno o każdej ekipie zdążymy sobie w tym, sezonie, w tym sezonie porozmawiać, więc jeżeli chcielibyście o jakiejś szczególnie usłyszeć w następnym odcinku, to możecie dać nam, dać nam znać w komentarzach. My na pewno się do tego ustosunkujemy i na pewno weźmiemy to pod uwagę. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał wam się ten odcinek i oglądacie nas na YouTubie, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście na Spotify, to też możecie wejść na YouTube i zostawić Łapkę w górę. Będziemy wdzięczni za każdą aktywność, za którą oczywiście dziękujemy, bo każde, wszystkie wasze komentarze i reakcje pod naszymi podcastami dają takiego dodatkowego kopa i motywację do nagrywania dalszych, dalszych materiałów. My słyszymy się za dwa tygodnie, a razem ze mną tradycyjnie był Maciej Łaszkiewicz. Dzięki, do do usłyszenia. Ja nazywam się Krzysztof Bielecki. Zapraszam też na nasze Twittery, gdzie regularnie piszemy sobie o Championship. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tą ligą, to w opisie znajdziecie linki. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.